Słuchajcie, nie uwierzycie, ile miasto inwestuje we własne mieszkania komunalne. 20 tysięcy złotych. Ile? 20 tysięcy. Ale to miesięcznie, dziennie? Rocznie. Rocznie. Aha. Budzi grozę! A na co to wystarczy, te 20 tysięcy? Nie mam pojęcia. A ile jest mieszkań w Legnicy komunalnych? Prawie 5 tysięcy, 4800 dokładnie. Mieszkanie 50-metrowe to będzie 4 złote. Bo prezydent zainwestuje w nasz majątek 4 złote, 4 złote na każde mieszkanie. Tak. A luka remontowa to jest 160 milionów złotych. To genialne, to budżet jest rewelacyjny w tym roku. To jest oczywiście skandal, bo ponad połowa z tych 5 tysięcy mieszkań nie ma toalet, połowa nie ma łazienek, a my na to wszystko chcemy przeznaczyć 20 tysięcy złotych rocznie. To oczywiście zdecydowanie za mało, no bo za 8 zł nie da zrobić się łazienki i toalety w mieszkaniu komunalnym. A kiedyś to będziemy musieli zrobić, tak? No, 30 ludzi muszą się kąpać. Ale jaki sens było w ogóle wpisania tych 20 tysięcy do budżetu? Po co to było? Trzeba, mógł prezydent 0 zł wpisać i przynajmniej byłoby jasne. Mógł, ale myślę, że może wtedy więcej osoby na to zwróciło uwagę. iPhony, które kupił prezydent, były droższe od tej niesamowitej inwestycji w mieszkania komunalne. Szkodnik brzmi łagodnie, prawda?